Wojna światów. Amerykański niszczyciel ostrzeliwuje agresywne UFO. USS Russell wystrzelił 5 pocisków. To ostrzeżenie. Wiadomość z kosmosu. Naukowcy ostrzegają, że to może być broń zagłady. Sygnał od obcych może wyłączyć komputery i położyć kres naszemu społeczeństwu. Horror w naszych domach. Kim są tajemniczy faceci w czerni? Twierdził, że odwiedził go człowiek, którego skóra wyglądała na plastikową. Nie miał włosów ani brwi. Usta miał jaskrawo-czerwone. Mężczyzna wytarł usta dłonią. Starł czerwony kolor. Okazało się, że nie ma ust. Sfilmowanie UFO zmusza rządy do ujawnienia, co wiedzą. UFO to zjawisko niewytłumaczalne, ale prawdziwe. Wiele widziano nad poligonami. Musimy zadbać o bezpieczeństwo lotów. A co jeśli mają wrogie zamiary? Niesamowita technologia, mrożące krew w żyłach spotkania, tuszowanie spraw. Udowodnić niewyjaśnione. Niektóre z opisanych wydarzeń nie zostały sfilmowane. Zrekonstruowano je przy użyciu innych nagrań z tamtego okresu. 17 lipca 2019 roku. USS Russell z 270-osobową załogą prowadził ćwiczenia 160 km od wybrzeży San Diego. Niszczyciel został otoczony przez niezidentyfikowane obiekty latające. Statek wyposażony był w najnowsze czujniki i systemy. Widzimy niezidentyfikowany obiekt. Noktowizor sfilmował trójkątny obiekt przelatujący nad niszczycielem. Potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa krajowego. Nie powinno się szpiegować okrętów, zwłaszcza na wodach, gdzie trwają ćwiczenia. 20 lipca, 3 dni później, obiekty wróciły. USS Russell wystrzelił 5 pocisków. To było ostrzeżenie. Załoga była zaniepokojona. Okręt wysłał oddział pogromców duchów. Bezzałogowe statki powietrzne. Ich zadaniem jest zakłócanie częstotliwości radiowych między dronem a jego operatorem. UFO wracały raz za razem, naprzykrzając się temu i innym okrętom w okolicy. Wisiały w powietrzu czasem przez 3 godziny. Rozwijają niebywałe prędkości na długich dystansach. Poruszały się na wysokości 6500 metrów. Zachowywały się jak dostępne na rynku drony. Ludzie pytali, czy przybyły spoza Ziemi. Trójkątne samoloty wojskowe są w użyciu od 1956 roku. B-2 Spirit i F-15 Eagle mają skrzydła o kształcie trójkąta, co umożliwia im lot z prędkością naddźwiękową. Te maszyny to niewielki ułamek floty USA. Nie unoszą się w miejscu i nie zachowują jak statki z nagrania. To trójkątne obiekty widywane na całym świecie od dekad. Jeden z najlepiej udokumentowanych przypadków miał miejsce na południu Stanów w 1997 roku. Tysiące ludzi w Arizonie i Nevadzie widziały dwa zdarzenia. Pierwsze o 20. Ówczesny gubernator Arizony, Fife Symington, były pilot sił powietrznych, był jednym ze świadków. Powiedział coś niezwykłego. Zobaczyłem wielki obiekt w kształcie trójkąta. Był dziwaczny. Miał wbudowane światła i wyglądał jak nie z tego świata. Później pojawił się jeszcze większy obiekt. Sue, spójrz. Co to jest? W drugim przypadku setki ludzi zgłaszały gromadę świateł w kształcie bumerangu wiszącą na niebie. Zapaliły się w pewnej kolejności. To nie mogą być latarnie uliczne, są zbyt jasne. Jesteśmy 40 km dalej. USA Today doniosła potem, że gromada świateł miała 1800 metrów szerokości, prawie 2 km. Piloci przelatujący w okolicy zgłaszali światła kontrolerom ruchu lotniczego. Ci nie widzieli ich na radarach. Wojsko wyparło się udziału. Potem zmienili śpiewkę. A, tamte światła. Ponoć to zrzucone w czasie ćwiczeń samolotów A-10 Thunderbolt flary. To wyjaśnienie nie spodobało się świadkom, w tym gubernatorowi Symingtonowi. Napisał jako pilot i były oficer sił powietrznych. Ten obiekt nie przypominał dzieła człowieka. To nie były flary. One nie latają w szyku. Co naprzykrzało się okrętowi USS Russell w 2019 roku. 3 lata później, w 2022, urzędnicy do spraw bezpieczeństwa musieli tłumaczyć się przed Kongresem. Doniesienia traktowaliśmy poważnie. Gromadziliśmy informacje. Użyliśmy wszelkich dostępnych środków. Żołnierze marynarki wojennej kilka lat temu nagrali błyskający trójkąt u wybrzeży Stanów Zjednoczonych. Użyto jednoobiektywowej lustrzanki noktowizyjnej. Trójkątny kształt to światło przechodzące przez noktowizor i nagrywane przez kamerę. Bray powiedział, że ta funkcja kamery może zniekształcać nieostro widziane obiekty. W odniesieniu do 2 ostatnich nagrań ukazujących małe trójkąty, zakłada się, że to komercyjne drony. Jakieś drony, bezzałogowe statki powietrzne. Wkrótce nagranie z okrętów zostało przesłane na amerykańską stronę poświęconą obronności. The Drive ujawniło film nakręcony w dzień. Obiekty przypominają drony ze śmigłami. Tu okręt USS Paul Hamilton, liczne obiekty w okolicy, odległość około 30 metrów. Marynarka opisała obiekt jako czterowirnikowiec. Czy to był obcy dron szpiegujący? W takich przypadkach zawsze należy brać pod uwagę statki szpiegowskie. Choć przypominały drony, prezentowały niezwykłe możliwości. Choć czterowirnikowce potrafią latać na wysokości nawet 10 km, są w stanie pozostać tak wysoko tylko przez chwilę. Akumulator wyczerpuje się po godzinie. Jak te obiekty zbliżyły się do okrętów? Jak pozostały w okolicy przez kolejne 4,5 godziny? USS Russell był 160 km od brzegu. Najszybszy czterowirnikowiec na świecie porusza się z prędkością 265 km na godzinę, ale tylko przez kilka minut. Nie mógłby dolecieć w okolice okrętu i pozostać tam przez parę godzin. Być może były to chińskie obiekty i wystartowały z kontenerowców, które wypłynęły z portu w Los Angeles. Idealna przykrywka dla szpiegowskich operacji. Wiemy, że Chiny są największym producentem dronów na świecie. Komercyjne drony mają swoje ograniczenia, ale to nie znaczy, że Chińczycy nie opracowali nowszej technologii w całkowitej tajemnicy. Jeśli Chiny wysłały nad wody marynarki USA flotę dronów, które nękały okręt, byłoby to nie tylko nierozważne. Tak wszczyna się wojnę. To nie do pomyślenia. Nocne nagrania trójkątów nieopodal San Diego wystraszyły tych, którzy widzieli UFO. Opinia publiczna nie zna całej prawdy o tych obserwacjach. Ziemscy wrogowie? Czy obce statki pilotowane przez kosmitów? Każda z opcji oznacza kłopoty dla mocarstwa, które chwali się najpotężniejszą marynarką świata. Spotkanie z UFO może być traumatyczne, ale to, co spotyka nas w domu, bywa jeszcze gorsze.6 kwietnia 1966 roku Andrew Greenwood prowadził lekcję w szkole. Około 11 do sali wbiegło podekscytowane dziecko. Twierdziło, że przed szkołą jest latający spodek. To był początek incydentu zwanego australijskim Roswell. Zignorował to. Dziecko nalegało. Wyszedł na zewnątrz. Był to mechaniczny obiekt unoszący się nad linią wysokiego napięcia. Dołączyli inni świadkowie z liceum Westfall w Clayton na przedmieściach Melbourne. Wielki srebrny statek w kształcie cygara unosił się nad terenem szkoły. Nie miał okien, widocznego silnika, śmigieł ani skrzydeł. Statek przeleciał nad drogą i wylądował na trawniku. Kilkoro uczniów przeskoczyło przez siatkę i pobiegło za nim. Jedna z dziewcząt twierdziła, że czuła ciepło wydzielane przez statek. Obiekt uniósł się w powietrze, przechylił i odleciał z wielką prędkością. Sprawy miały się jeszcze bardziej skomplikować. Greenwood pamięta, że UFO pojawiało się w innej części nieba. Nie było już samo. Towarzyszyło mu 5 samolotów. Starały się zbliżyć, nie doprowadzając do kolizji. Nigdy nie widział czegoś tak zaskakującego. Kiedy samoloty zbliżały się do obiektu, on przyspieszał i znów się zatrzymywał. Zabawa w kotka i myszkę. Potem UFO zwyczajnie odleciało. Dyrektor szkoły wyszedł i kazał wszystkim wrócić do budynku. Według Greenwooda dyrektor był poruszony zdarzeniem. Zakazał uczniom o czymkolwiek mówić. Zagroził nauczycielom zwolnieniem. Pojawiło się więcej nieoczekiwanych gości. Tym razem w mundurach. Po 40 minutach na miejsce dotarły wojskowe wozy i otoczyły trawnik, na którym wylądował statek. Wyglądający na wojskowych urzędnicy zabronili im mówić o tym, co widzieli. To chyba koniec dziwnych wydarzeń. Gdy Greenwood spędzał wieczór w domu, ktoś mu jednak przeszkodził. Dwóch mężczyzn. Urzędnicy rządowi. Jeden w cywilu, drugi w mundurze oficerskim. Powiedzieli, że się pomylił i nic nie widział. Odradzili mu rozpowiadanie o tym wydarzeniu. Uważał, że mu grożą. Odparł, że widział. Oni powiedzieli, żeby tego nie powtarzał, że był pijany i że straci pracę. Wielu świadków skarżyło się na dziwne odwiedziny. Badacze nazywają tych niemiłych gości facetami w czerni. Dobrze ubrani panowie, którzy zjawiają się bez zapowiedzi u kogoś, kto widział UFO. Zastraszają świadka, żeby nie rozmawiał z prasą. A jeśli sprawa się już wydała, by na tym po prostu poprzestał. Złowrogie postaci mają dość rozległą wiedzę. Zjawiają się, zanim świadek zgłosi spotkanie z obcymi władzą. Są nieludzcy, sztywni i podejrzani. Dr Herbert Hopkins był lekarzem w Orchard Beach w stanie Maine. Badał lokalne spotkanie z UFO. Szybko pożałował tego hobby. Nocą 11 września 1976 roku odwiedził go mężczyzna, którego skóra wyglądała na plastikową. Nie miał włosów ani brwi. Usta miał jaskrawo-czerwone. Kazał zniszczyć wszystkie dokumenty na temat UFO. Podczas rozmowy wytarł usta dłonią. Starł czerwony kolor, okazało się, że nie ma ust. Hopkins przestraszył się i zniszczył akta. Badacze UFO są podzieleni w sprawie tego, czy faceci w czerni to także obcy, czy też urzędnicy dbający o utrzymanie tajnych zjawisk w tajemnicy. Jeśli faceci w czerni są urzędnikami, dlaczego zależy im na tuszowaniu wszystkiego? W Melbourne pytanie brzmi, co chcą ukryć? Mówiło się, że UFO to tak naprawdę balon mający śledzić próby atomowe w Maralinga, australijskim odpowiedniku strefy 51. Wydawało się, że wojskowi chcą zachować testy w tajemnicy, ale to raczej niemożliwe. Greenwood twierdzi, że miał też innego gościa, którego wizyta wskazywała, że jednak nie mógł to być wojskowy balon. Był to James McDonald, fizyk znany ze swoich badań nad UFO. Było dużo świadków, uczniowie w wieku od 11 do 16 lat i troje nauczycieli. McDonald powiedział Greenwoodowi, że przysłał go prezydent Lyndon B. Johnson. W jaki sposób zniknął? Po prostu. Nagle, gdy patrzyliście? Greenwood mówił, że prezydent ustanowił komisję mającą badać spotkania z UFO. Jeśli prezydent USA wysyła przedstawiciela, zapewne uważa, że stało się coś ważnego, co zasługuje na dogłębne śledztwo. Jeśli potwierdzi się, że władze groziły Greenwoodowi, będziemy mieć więcej pytań niż odpowiedzi. Władze albo miały coś wspólnego ze statkiem, albo wiedzą, czym on jest i nam nie mówią. Nasuwa się pytanie, dlaczego milczą? Jeśli faceci w czerni chcieli utrzymać incydent w tajemnicy, nie udało im się. To spotkanie do dziś pozostaje jedną z najgłośniejszych zagadek Australii. 55 lat później wszyscy trzymają się swoich wersji. To było spotkanie z obcymi. Inni uważają, że to rząd testował tajną technologię. Czy to obcy, czy tajna technologia, Greenwood uważa, że australijski rząd ma coś do ukrycia. Podejrzewa, że rozkaz tuszowania wyszedł z najwyższych kręgów władzy, że istnieje raport, który utajniono. Nie wiemy, co się stało. Świadkowie czekają na odpowiedź, ale spotkanie z UFO z 66 raczej nie zostanie szybko zapomniane. Sobotni wieczór 26 listopada 1977 roku, południowa Anglia. Rodziny zasiadają przed telewizorami, by obejrzeć wiadomości. Wtem to głos Vrillona, przedstawiciela dowództwa galaktyki Ashtar. Przez wiele lat widywaliście nas jako światełka na niebie. Przybyliśmy ostrzec was przed grożącym wam losem i wskazać drogę, która uchroni was przed zagładą. Tak zwany głos Vrillona wygłosił mrożące krew w żyłach ostrzeżenie. Ludzie muszą zmienić swoje postępowanie albo zginą. Ludzie byli przerażeni. Wiadomość od obcych trafiła do ich salonów, miała grozić im katastrofa. Urząd do Spraw Mediów przeprowadził śledztwo. Kanał wystosował przeprosiny za, jak to nazwali, zakłócenia głosowe. Nigdy komunikat rzekomych obcych nie dotarł do większej publiczności. Jego treść przypomina ostrzeżenia słyszane przez ludzi, którzy twierdzą, że mieli kontakt z obcymi. Przemowa trwała 6 minut. Wielu uznało, że to mistyfikacja. Kalifornijczyk George Adamski w 1952 roku twierdził, że spotkał obcych na pustyni. Jeden z nich o imieniu Orton powiedział mu, że próby atomowe mogą zabić wszelkie życie na Ziemi i, co gorsza, spowodować skażenie kosmosu i innych planet. Rewelacje Adamskiego zyskały rozgłos. Został przyjęty na audiencji u królowej Holandii. Podobno była pod wrażeniem. Jednak po śledztwie sił powietrznych USA został uznany za oszusta. Do dziś trafiają się tacy, którzy twierdzą, że pasażerowie UFO z nimi rozmawiają. Często ostrzegając przed czekającą nas dystopijną przyszłością. Jeśli się nie zmienimy. Władze przedstawiają to inaczej. Potwierdzają obecność niezidentyfikowanych obiektów na naszym niebie, ale twierdzą, że ci, którzy nimi sterują, milczą. W 2022 roku na przesłuchaniu w Kongresie w sprawie UFO szefowie agencji wywiadowczych zostali zapytani, czy mamy kontakt z obcymi. Nie było żadnych prób nawiązania kontaktu? Zgadza się? Tak. A czy my próbowaliśmy się z nimi kontaktować? Nie. Jeśli te statki istnieją, ich wysłannicy muszą o nas wiedzieć. A może ich nie rozumiemy? Obca cywilizacja może kontaktować się w sposób, jakiego nie przewidzieliśmy. Kiedy przechwycimy komunikat w ich języku, musimy być gotowi na zupełnie inny zestaw dźwięków, obrazów, a nawet zapachów. Według NASA zwierzęta mogą pomóc nam w zrozumieniu, jak komunikują się obcy. Tu na Ziemi zwierzęta komunikują się inaczej niż ludzie. My posługujemy się słowami, ale wiemy, że zwierzęta też się ze sobą porozumiewają. Od lat 50. NASA zainwestowała miliony dolarów w próby porozumienia się z delfinami. Badanie te prowadził absolwent studiów medycznych na Uniwersytecie Stanu Pensylwania, John C. Lilly. W swojej książce Człowiek i delfin Lilly opisał ekscytujące możliwości wynikające z międzygatunkowej komunikacji. Naukowcy z NASA byli zachwyceni. Delfiny potrafią rozwiązywać złożone problemy i rozumieją abstrakcyjne pojęcia. Porozumiewają się poprzez gwizdy i trzaski. NASA chciała wiedzieć, czy można nauczyć je angielskiego. 3 delfiny, w tym jeden wybitnie inteligentny o imieniu Peter, zostały przetransportowane do podwodnego laboratorium na Karaibach. Lilly był bardzo podekscytowany badaniami i możliwą komunikacją z delfinami. Optymizm był tak wielki, że zespół nadał sobie nazwę Zakon Delfina. Sęk w tym, że próbowali nauczyć delfiny angielskiego, zamiast zrozumieć ich mowę. Naukowcy, tacy jak Ivan Dutil z Uniwersytetu Quebecu, uważają, że to nie lingwistyka, lecz matematyka umożliwi komunikację międzyplanetarną. Inżynierowie od radioteleskopu albo innego środku komunikacji na innej planecie muszą znać podstawy matematyki i fizyki. Łatwo wytłumaczyć matematykę innej kulturze, która też się nią posługuje. Według władz jesteśmy jeszcze daleko. Nie otrzymaliśmy nawet żadnej wiadomości. W 2022 naukowcy z Uniwersytetu w Edynburgu wysnuli teorię tłumaczącą, dlaczego nie dostajemy wiadomości od obcych. Mogą oni posługiwać się fizyką kwantową w komunikacji. Według obliczeń dokonanych przez naukowców, wiadomości wysłane w stanie kwantowym mogą pokonywać ogromne odległości. Obcy mogą komunikować się z domem bez ryzyka zniekształcenia przekazu. Cząstka na pozaziemskim statku może być splątana z cząstką na ich planecie. Ziemska technologia bardzo utrudnia taką komunikację. To by tłumaczyło, dlaczego nie słyszymy żadnych sygnałów wysyłanych przez UFO. Nie dysponujemy technologią, która by je wychwytywała. Nawet gdybyśmy potrafili odbierać i odszyfrowywać wiadomości, wcale nie musiałyby przestrzegać nas przed zniszczeniem. Mogłyby być ukrytą bronią zagłady. W 2018 roku 2 fizyków, Michael Hipke i John Lernett, napisało pracę przestrzegając, że sygnały od obcych mogą być atakiem, a nie powitaniem. Inteligentna cywilizacja może wysłać nam wiadomość, która będzie zawierać wirusa, a ten przejmie wszystko na Ziemi. Obcy sygnał może wyłączyć nasze komputery i położyć kres naszemu społeczeństwu technologicznemu. Obcy mogą przejąć nasze laboratoria i fabryki, by stworzyć nową cywilizację na Ziemi. Odebranie i odczytanie wiadomości od obcych może oznaczać nasz koniec. Przerażające jest to, że dowiemy się dopiero, gdy będzie za późno. Czy rząd USA prowadzi tajny program badań nad rozbitymi UFO? Ten dokument może być tego dowodem. Październik 2002 roku. 2 mężczyzn przeprowadziło niezwykłą rozmowę na parkingu. Tajna rozmowa odbyła się na tylnym siedzeniu auta. To nie najlepsze miejsce do tego celu. Jednym z mężczyzn był astrofizyk dr Eric Davis. Konsultant Pentagonu. Współpracował z Departamentem Obrony i był szanowanym naukowcem. Odbył tajne spotkanie z admirałem Tomem Wilsonem, dyrektorem Agencji Wywiadu Wojskowego. DIA to agencja podlegająca Departamentowi Obrony. Nadzoruje CIA i FBI. Zanim został szefem DIA, Wilson był dyrektorem wywiadu w Kolegium Połączonych Szefów Sztabów. Służył od 1968 roku. Obaj byli bardzo wiarygodni. Admirał Wilson zaprzecza, jakoby doszło do tego spotkania, ale rozmowę podobno nagrał sam dr Davis. Tak powstała tak zwana notatka Wilsona o sensacyjnej treści. Jeśli notatka istnieje, mówi o tajnym programie odzyskiwania rozbitych UFO, o którym nie wiedzą nawet wybierani przez nas urzędnicy najwyższego szczebla. Wilson prześledził budżety i kontrakty tajnej grupy, badającej m.in. wraki pozaziemskich pojazdów oraz miejsca katastrof. Wilson rozmawiał z członkiem tego zespołu. Zapytał, czy znalezione szczątki mogą pochodzić od obcego państwa. Rozmówca się zaśmiał. Odparł, że nie ma dostępu do tych informacji i poprosił, żeby więcej nie pytał. Wilson miał powiedzieć, że wyprze się tej rozmowy, jeśli zostanie ona upubliczniona. Davis nie potwierdza ani nie zaprzecza, że doszło do spotkania. Powiedział, że wierzy w historię o katastrofie UFO. Notatka Wilsona to bardzo ważny dokument. Potwierdza istnienie tajnego rządowego programu. Władza nic nam o nim nie powie. Tylko tyle, że istnieje. UFO miało się rozbić w Aurora w Teksasie w 1897 roku, w Kecksburgu w Pensylwanii w 1965 i w Roswell w Nowym Meksyku w 1947. Od dekad krążą plotki o rządowym programie gromadzenia wraków i być może ciał kosmitów. W latach 80. brytyjski badacz UFO Timothy Good twierdził, że natknął się na dokumenty mówiące o organizacji zwanej Majestic 12, grupie wysokich rangą amerykańskich naukowców, urzędników i wojskowych, która powstała po katastrofie w Roswell w 1947 roku. Ma badać rozbite statki. Astrofizyk Davis chciał się dowiedzieć, czy te pogłoski są prawdziwe. Jeśli notatka istnieje, admirał Wilson potwierdził akcję tuszowania. Notatka zawiera listę zdarzeń i miejsc, co do których opinia publiczna miała podejrzenia od dawna. Przez niemal 20 lat notatka była ukryta w prywatnym archiwum astronauty Edgara Mitchella. Wyciekła w 2019 roku. Komentarze admirała są tak nieprawdopodobne, że wielu wątpi w ich treść. W maju 2022 roku, w trakcie przesłuchania przed kongresem, notatka stała się kluczowym dowodem w poszukiwaniu prawdy o UFO. Przesłuchanie dotyczyło upublicznionych przypadków obserwacji UFO lub UAP, zwykle przez marynarkę. Amerykański rząd potwierdził, że to prawda. W przesłuchaniu wzięli udział Ronald Moultrie i Scott Bray, ważne postaci wojskowego wywiadu. Bray i Moultrie odmawiali wyjawienia szczegółów wielu zjawisk. Zaprzeczyli, jakoby ich departament dysponował wrakami. Mówili, że nie słyszeli o zestrzeleniach UFO nad poligonami atomowymi w Ameryce. Nie wykryliśmy niczego, co mogłoby zasugerować pozaziemskie pochodzenie tych zjawisk. Kongresmen Mike Gallagher z Wisconsin zadał bardzo ważne pytanie. Czy wiadomo panu o dokumencie, który wypłynął w 2019 roku, zwanym notatką Wilsona? Nie. Nie? Nic mi nie wiadomo. W dokumencie, którego wiarygodności nie komentuję, był szef wywiadu twierdzi, że odbył rozmowę z doktorem Ericiem Wilsonem, który powiedział mu o zleceniach i programach Departamentu Obrony. Odmówiono mu dostępu do tych informacji. Wiedział pan o tym? Nie. Zostało mi 10 sekund. Proszę przewodniczącego o zaprotokołowanie informacji o notatce. Nie widzę sprzeciwu. Dziękuję. Kongresman Gallagher poprosił o odtajnienie notatki Wilsona. To przełom. Teraz można ją zbadać. Co więcej, ci, których dotyczy, mają obowiązek wyjawić prawdę. Mamy prawną zagwozdkę. Zapewne dlatego nikt nie komentuje sprawy. W Stanach nie wolno potwierdzić istnienia programu SAP. To program specjalnego dostępu. Klejnot koronny wywiadu. Jeśli istnieje coś bardziej tajnego niż ściśle tajne, to właśnie SAP. To wyższy poziom tajności. Notatka została odtajniona i być może wkrótce dowiemy się prawdy o wrakach UFO i o ich pasażerach. To dzięki kongresmenowi Gallagherowi notatka wyszła na jaw. Niektórzy twierdzą, że już to potwierdza jej wiarygodność. Notatka trafiła do protokołu. Mówi się o przesłuchaniu Wilsona i Davisa przed Kongresem. Musieliby zeznawać pod przysięgą. Jeśli ich wersje będą się różnić, któryś z nich będzie kłamał. W październiku 2016 roku NASA ujawniła, że przyjęła 24 pracowników do niezwykłej misji. To nie astronauci, tylko księża. Ci duchowni omawiają konsekwencje spotkania człowieka z obcymi. Jednym z nich jest wielebny dr Andrew Davison, teolog z Cambridge. Spędziłem 9 miesięcy w Centrum Badań Teologicznych w Princeton. NASA zachęca środowiska nienaukowe do myślenia o astronomii i astrobiologii. Interesuję się teologią i życiem pozaziemskim, bo chcę przygotować ludzkość, a zwłaszcza moich współwiernych, na ewentualne dowody istnienia obcych. NASA twierdzi, że zatrudniła duchownych, by dyskutowali o skutkach odkrycia życia na innych planetach. Religijne teksty dowodzą, że nieludzka inteligencja działa na Ziemi już od bardzo dawna. Jeśli chodzi o odwiedziny obcych, Kościół może coś wiedzieć. Ma pradawne zapiski o ludzkich przeżyciach. W Starym Testamencie czytamy o zstąpieniach z niebios na ziemię. To część żydowskiej mistyki Merkaby. Jedną z tych relacji spisał prorok Ezechiel. Był kapłanem z Jerozolimy. Żył w VI wieku przed naszą erą. Babilończycy najechali miasto i część mieszkańców, w tym Ezechiel, trafiła do obozu jenieckiego. To tam Ezechiel doświadczył pierwszego nawiedzenia. Najpierw zobaczył 4 istoty rozdzielające chmury niczym grom. Z nieba zjechał rydwan, po hebrajsku Merkaba. Ezechiel opisał anioły i dziwne istoty trzymające rydwan. W rydwanie siedziała lśniąca, człekopodobna postać. Ezechiel napisał, że emanowała boską chwałą. Czy możliwe, że to nie opis spotkania z Bogiem, a z pozaziemską formą życia? Czy to, co dla proroka było rydwanem, dla nas jest statkiem kosmicznym? Wskazówki można znaleźć w starej sztuce religijnej. Wiele religijnych obrazów ukazuje latające spotki. Weźmy dzieło Masolina de Panicale. Cud śniegu. Przedstawia ono opady śniegu w Rzymie w letni dzień w IV wieku. Czy te chmury w kształcie dysków nie są zbyt proste dla Panicale? Kościół katolicki nie zawsze przychylnie patrzył na naukowców zbyt wnikliwie badających rzeczywistość. Astronom i matematyk z XVII wieku Galileusz twierdził, że Ziemia kręci się wokół Słońca. Rzymska inkwizycja uznała tę teorię za herezję. Galileusz zmarł w areszcie domowym, próbując ją udowodnić. Tymczasem Watykan prowadził własne tajne badania kosmosu. Religijne instytucje, zwłaszcza Kościół katolicki, od wieków badają niebo. Obserwatorium w Watykanie posiada teleskopy z 1582 roku. Watykan to jeden z najstarszych ośrodków astronomicznych. Dziś zatrudnia 12 astronomów, którzy są księżmi lub jezuitami. Dysponuje nowoczesnymi teleskopami, takimi jak VATT, który znajduje się na szczycie Mount Graham w Arizonie. Obok VATT-u stoją dwa 8,5-metrowe teleskopy zwane teleskopami Lucyfera. Lucyfer to akronim angielskiej nazwy Wielki Teleskop Lornetkowy wyposażony w kamerę służący do badań innych galaktyk. Niektórych raziła nazwa Lucyfer, więc skrócono ją do Lucy. Teleskop został stworzony przez konsorcjum Lucy, grupę 4 niemieckich instytucji. Przeprowadza spektroskopię w podczerwieni, czyli analizę promieniowania podczerwonego i jego interakcji z molekułami. Używa się go do poszukiwań dowodów życia. Gdyby spojrzeć na Ziemię z oddali na podstawie stosunków gazów w naszej atmosferze, można by stwierdzić, że prawdopodobnie istnieje tu życie. A jeśli użyjemy Lucyfera do badania innych części wszechświata? Żywe molekuły wychwycone przez teleskop byłyby przezroczyste i miałyby czerwone krawędzie. Czerwona krawędź oznaczałaby życie poza Ziemią. Watykan na pewno bada kosmos. W 2021 roku ojciec Richard Boyle odkrył kolejną planetę Układu Słonecznego, mniejszą od Plutona. Być może Watykan i NASA od dawna współpracują i wymieniają się informacjami, przygotowując się do wydarzenia, które będzie miało poważne konsekwencje. Nie tylko dla nauki, ale także naszego rozumienia miejsca człowieka we wszechświecie. Brat Guy Consolmagno, dyrektor watykańskiego obserwatorium, twierdzi, że nauka Kościoła nie miałaby problemu z odkryciem inteligentnego życia na innych planetach. Zatrudnienie teologów przez NASA daje do myślenia. Może wkrótce dowiemy się czegoś przełomowego. Ludzkie życie nie byłoby mniej wspaniałe, a człowiek mniej kochany przez Boga tylko dlatego, że jest coś jeszcze, Im nas więcej, tym weselej. Być może spotkanie z boskimi istotami wywróci nasze myślenie do góry nogami. Współpraca NASA z religijnymi przywódcami to znak, że nauka nie wszystko potrafi wyjaśnić. Tekst Piotr Mielańczuk, czytał Marcel Borowiec.